W naszej Akademii Fotoformy zawitał Tomasz Tomaszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj spróbujemy polemizować z pewnymi tezami dotyczącymi fotografii. I zaczniemy od takiego cytatu. Nastraszyłem pana, że będzie cytat z samego Tomaszewskiego, że fotografia niczego nie wyjaśnia. To często słyszę w różnych pana wypowiedziach. Nie wiem, podtrzymuje pan to twierdzenie, czy już od razu się chce pan wycofać? Nie jest ono dokładnym cytatem. Ono raczej, ten cytat powinien, czy to zdanie powinno dotyczyć treści, że sama fotografia treści nie zawiera, że ta treść jest, wie pan, tworzona w naszym umyśle. To mózg za to odpowiada. Samo zdjęcie z sobą nie reprezentuje po prostu żadnej treści. Ponieważ bardzo się różnimy, ponieważ tym, kim stajemy się, na to ma największy wpływ doświadczenie, a ponieważ nie mamy dostępu do tego samego doświadczenia, w związku z tym postrzeganie świata różni się w zależności od tego, od wykształcenia, jakie zdobyliśmy, od wiary, którą reprezentujemy i od tego doświadczenia, które zdobyliśmy, od pewnych preferencji, powiedzmy, nie wiem, estetycznych nawet. Dlatego też, kiedy uzmysłowimy sobie, że jesteśmy w stanie dostarczyć nie tyle dowodów na to, jak rzeczy wyglądają, ile możemy zaoferować nasz oryginalny ogląd świata, no to to jest jakby początek prowadzący do tego, co ja nazywam fotografią, w przeciwieństwie do zdjęć, które są po prostu prostym zapisem, pokazują fakty, najczęściej dość oczywiste. Jeśli ma pan niewielką wiedzę, to będzie pan oferował zdjęcia w samozachwycie zjawisk naturalnych, takich jak to, że słońce wschodzi, to w dodatku, wie pan, o poranku. Więc to nie prowadzi specjalnie nie może zaprowadzić takiego autora nigdzie daleko. Także wydaje mi się, że wiedza, która ma ogromny wpływ na naszą wrażliwość, potrafi w efekcie doprowadzić do tego, że my będziemy postrzegali ten świat w sposób bardziej złożony, ciekawy, wielowątkowy. Będziemy potrafili dostrzec nie tylko interakcje między ludźmi, ale pewne związki, które między nami zachodzą. Rzeczy, na które mało ludzi jest wrażliwa i muzykalna i nie potrafi tego, patrzą, ale nie widzą. Widzenie jest, można zaryzykować dzisiaj chyba takie stwierdzenie, że jest rodzajem przywileju zarezerwowanego naprawdę dla bardzo niewielu wśród nas. To ja spróbuję pana i tak posadzić na te lewe sanki, odwołując się do takiego prostego podziału filozoficznego, bo mamy, wiadomo, takie różne tam gatunki w samej filozofii, ale jak patrzymy na te różne koncepcje, które były przedstawiane i przez Greków, i tych współczesnych to ja pomijam, bo oni już po Kartezjuszu to już tam poszli na łatwiznę, tylko te godzinóweczki odbijają, to jest taki podział rysujący się następująco, że jest ta filozofia realistyczna, która bazuje jak gdyby w tym takim odniesieniu fotograficznym na tym, co widzimy, tak? Czyli opowiada nam ta filozofia, odpowiada na pytanie, co my rzeczywiście widzimy, czyli jest to właściwie fotografia jako takie narzędzie tej filozofii realistycznej i mamy też ten drugi typ tej filozofii idealistycznej, czyli co nam się wydaje, że widzimy. I teraz bardzo trudne zagadnienie w sumie z punktu widzenia fotografa, bo po której my stronie się opowiadamy w tej naszej narracji fotograficznej? Pan gdzie by się przypisał takiego fotografa, który raczej sprzedaje nam swoją wizję, czy raczej ma się za takiego twórcę, który po prostu zajmuje się takim czystą dokumentacją tego świata w tym swoim pięknie naturalnym? Wie pan, po pierwsze ja nie mam, bym powiedział, tak delikatnie negatywnego stosunku do filozofii, jak tu przed chwilą pan zaprezentował, mówiąc o współczesnych. Uważam filozofię za rzecz... Bo pan jest bardziej nowoczesnym człowiekiem niż ja. Broń Boże, nie chcę być w żaden sposób nowoczesny.
tu cytowałem na dzisiejszym spotkaniu list Herberta, w którym on prosi nas tylko na Boga, pamiętajcie, nie bądźcie nowocześni. Nie, nowoczesność mnie w ogóle nie interesuje. Może przesadzam, że w ogóle, ale dostrzegam pewne jej takie istotne atrybuty wartościowe, ale nie jest ich dużo. Generalnie zauważam, że stare jest po prostu lepsze od nowego w wielu wypadkach. Ale to nie dotyczy filozofii. Filozofia w każdym wydaniu wydaje mi się być niezwykle ważna i same najlepsze rzeczy właśnie pochodzą dzięki temu, że kilku genialnych ludzi o genialnych osobowościach było zdziwionych i z tego po prostu powstały same wspaniałe rzeczy. Ale ja bym, wie pan, mogę panu na to, no może nie w tej chwili, bo jestem zmęczony dwugodzinną prelekcją, którą zakończyłem chwilę temu, ale chętnie kiedyś bym panu na to odpowiedział, musiałbym się nad tym głębiej zastanowić. Nie chcę oferować panu tutaj po prostu jakiegoś kolejnego banału, ale uwagę bym taką przekazał, że żebyśmy specjalnie przy fotografowaniu nie komplikowali. Dla mnie wiedza jest czymś wspaniałym, immanentnym po prostu. Ona mi towarzyszy, ja cały czas się uczę, jestem, wie pan, no, cały czas jestem zainteresowany rozszyfrowywaniem kolejnych zagadek o świecie, ale intelekt z momentem naciskania migawki zauważyłem, że ma niewiele wspólnego, że ten moment, w którym ja odczuwam rodzaj nirwany, rodzaju zachwytu nad niezwykłością świata, nie pochodzi z intelektu. To jest gdzieś z jakichś innych obszarów, których ja nie potrafię nawet, wie pan, nie tyle zrozumieć, ile nawet nazwać. I nie mam w ogóle ochoty, żeby zgłębiać tę tajemnicę, ponieważ dostrzegam niebywałą wartość w ogóle w tajemnicy. Wystarczy, że coś jest sekretem i nie tylko dla mnie, ale dla wielu nabiera od razu ogromnego znaczenia. Kobiety mają to doskonale opanowane. Kiedy jest w nich pewien sekret, to my mężczyźni dostajemy od razu fioła. A kiedy one są takie transparentne i przezroczyste i przewidywalne i oczywiste, to jakoś mniej na nas działają. Więc byłbym za tym, żeby nie mieszać za bardzo intelektu. Jest wiele przykładów na to, że fotografowie, po których nie mogliśmy się nigdy doczekać jakichś inteligentnych myśli, dobrze sformułowanych, przynosili fenomenalne zdjęcia. Ja dużo uczę i mógłbym przytoczyć tutaj wiele przykładów, ale moje wychowanie nie pozwala mi, żeby oferować tutaj, proponować nazwiska, ale bardzo często zdarza się tak, że ktoś, po kim ja się nie mogę doczekać sylaby, wie pan, przychodzi, ja prowadzę taką akademię, on przychodzi i przynosi fenomenalne zdjęcia. Nie potrafi o nich wiele powiedzieć, ani wytłumaczyć mi, jak to się stało, że on coś takiego potrafił dostrzec, ale ma unikalną osobowość. W ogóle te zdjęcia, wie pan, to nie jest kwestia oczu tak naprawdę, tylko właśnie mózgu. One w mózgu są generowane, co trudno zrozumieć, bo tam jest ciemno po prostu. Więc w jaki sposób ten obraz tam powstaje? No mózg mnie fascynuje od wielu lat, więc czytam cokolwiek mi, wie pan, cokolwiek potrafię zdobyć. Większość tych rzeczy ważnych przeczytałem w zadziwieniu, że autorzy, łącznie z takim neurochirurgiem Engelmanem, który napisał chyba jedną z najważniejszych książek o mózgu, ale on nie używa zwrotów chyba, być może, prawdopodobnie, tylko oferuje nam zdania, o których należy powiedzieć, że są, prawda, opisujące i sugerują, że dotyczą prawdy. No wie pan, o prawdzie można mówić w momencie, kiedy za nią stoją dowody empiryczne. Jeśli ich nie ma, to jest strata czasu po prostu. No niemniej jednak on ma przekonanie, że pewne rzeczy już potrafimy o tym mózgu powiedzieć. Ja takiego nie mam i to mi wystarcza, jakby ta fascynacja jego komplikacją.
I również sposób, w jaki ja dochodzę do swoich zdjęć, że ja analizuję świat, jestem bardzo często, wie pan, smutny, żeby tak delikatnie o tym powiedzieć. Czuję, że ten świat potrafi być rozczarowujący. Widzę głupotę ludzką. Boję się tego, że będziemy cywilizacją, która pierwsza się unicestwi, ponieważ rzeczy, które mogłyby ją uratować, były ekonomicznie nieopłacalne. Więc ta chciwość, która dzisiaj dominuje w postępowaniu ludzi, spowoduje, że cywilizacja przestanie funkcjonować. To nie tyle mnie niepokoi, mnie osobiście, ile ja mam trójkę wnucząt, nimi się bardzo, wie pan, przejmuję. Czy będą w stanie napić się czystej wody, czy będą musiały nosić urządzenie do podwójnej osmozy z tyłu na plecach. Rozumiem, czyli ta cywilizacja będą mogły oddychać. Tak, bo to często się podkreśla, ale zatrzymajmy się może przy tym intelekcie, bo powiedział pan, że to nie ma nic wspólnego, jakby cały ten proces fotografowania. Zawsze wydawało samo mi się, że właśnie naciśnięcie migawki jest aktem woli. To na pewno, ale u podnóża tej woli nie musi koniecznie stać, wie pan, logiczne rozumowanie po prostu. Logika, wie pan, wydaje mi się, lubię ją, fascynuje mnie, czytam, ale ona w fotografii jest, wie pan, wydaje mi się mało użyteczna, bo jeśli my używamy fotografii w dochodzeniu do prawdy, to taka logika w dochodzeniu do prawdy naprawdę nie ma specjalnie nic do powiedzenia. Bo jeśli prawda istnieje, to ona głównie ukryta jest w niuansach. Logika niuansów w ogóle nie akceptuje. A to ustalmy dla porządku, czy zdaniem pana istnieje obiektywna prawda? Bo wydaje mi się, że ustalenie tej rzeczy mogłoby nas ustawić na wspólnej półce albo gdzieś już w ogóle przekreślić naszą przyjaźń. W ogóle mam wątpliwości, czy taka jedna prawda istnieje. A, rozumiem. Że prawda zwycięzcy się będzie różniła od prawdy przegranego. Może wersji bardziej, ale to bardziej pan się chyba do fizyki odwołuje, że tam w różnych okolicznościach trochę jeden przedmiot może mieć różne cechy, tak? Oczywiście, chociażby, wie pan, fenomen światła może być jednym i drugim. Jednocześnie może być materią lub może być energią. I taka w tym kontekście taka materia jest energią, która czeka na uwolnienie. Przyszedł taki Einstein, napisał E równa się mc kwadrat, a ponieważ C jest stałą, to tylko oznacza, że E jest tym samym, co jest M. Więc jednocześnie to światło, które my wykorzystujemy w fotografii, wykorzystujemy jego ten atrybut, ten fenomen, że jest materią. W związku z tym fotony, które w miliardach fruwają wokół nas, uderzają w matrycę, ale matryca w fotografii cyfrowej nie odzwierciedla tego fenomenu nielinearności naszego postrzegania świata, o czym wiedzieli geniusze 185 czy 6 lat temu, którzy jednocześnie wymyślili ten Nips i Talbot, odlali emulsję, która odzwierciedlała nielinearność naszych zmysłów. Ta nielinearność objawia się tym, że jeśli ja wezmę tę butelkę z wodą, postawię ją na dłoni i dołożę drugą, to będę trzymał coś cięższego, ale nie dwukrotnie. Jeśli do tej butelki wsypię łyżkę cukru i dosypię drugiej, to drugą, to będę pił słodszą, ale nie dwukrotnie słodszą wodę. Jeśli ja uwielbiam muzykę, więc mam wzmacniać. Jeśli go przekręcę dwukrotnie, to będę słyszał głośniej, ale nie dwa razy. I to samo jest z naszym postrzeganiem, czego matryca nie potrafi zrozumieć, bo ona liczy fotony, mierzy ich energię kinetyczną, zamienia na napięcie i tworzy kod. Przede wszystkim zapis cyfrowy nie jest fotografią. My ciągle używamy tego anachronicznego określenia fotografia. Jeśli ktoś używa aparatu cyfrowego, to nie zajmuje się fotografią. To jest kod. Zdjęcie zrobione w RAW-ie, prawda,
Jednym z nich jest to DNG, ten format. Czyli nie zostało namalowane zdjęcie światem, tylko przetłumaczone później. Nie istnieje w ogóle. Przetłumaczone na ten obraz. Ktoś mi powiedział, proszę, pokaż mi RAW-a. No, RAW-a nie można pokazać, ponieważ RAW jest kodem. Nie istnieje obraz. Żeby RAW móc wyświetlić, to musimy użyć do tego narzędzia, które dekoduje ten kod i wyświetla nam to w postaci tej bitmapy, układa te piksele, prawda? No ale pytają, ale dobrze, to dlaczego my widzimy obraz na tyłach naszych aparatów, na tych ekranikach? No widzimy je dlatego, że każdy aparat posiada super wulgarny, tani, nędzny, upokarzająco prymitywny programik, który błyskawicznie rozszyfrowuje ten kod. I on z prawdziwym obrazem, ten obrazek na tym tylnym ekranie, nie ma wiele wspólnego. To jest JPEG, czyli przypominam, format skompresowany, wulgarny, prymitywny, odzwierciedlający niewielki procent tego, czym jest RAW, który reprezentuje 100% tego, co matryca potrafi zapisać. Więc my nie zajmujemy się de facto fotografią. Fotografia jest zapisem ciągłym. To wszystko, co na filmie się odbywało i później przekładaliśmy to pod powiększalnikiem, prawda, na papier, to jest fotografia. Tu trzeba byłoby wymyśleć coś innego, ale człowiek wybiera najprostsze rozwiązania, rzadko najlepsze. Jak widzicie Państwo, fizycy potrafią człowieka uspokoić i pocieszyć, więc może właśnie zastosujmy ten taki mechanizm, który często przychodzi fizykom do głowy, gdy ulubiona ich nauka przestaje dawać odpowiedzi na stawiane pytania i wchodzą już na ten etap metafizyki. Wracając zatem do filozofii, to przecież warto przywołać taki przykład. Zdaje się, to Sokrates w pewnym momencie stwierdził, że filozofią przyrody się nie opłaca zajmować, dlatego że poprzednicy dochodzili na podstawie tych samych obserwacji do różnych jakby wniosków i różne prawa tam formułowali. Ale główny problem był taki, co wydaje mi się, że też zdarza się fotografom, że zbyt szybko starali się uogólniać. Czyli wyprowadzać jakieś takie ogólne twierdzenia, jakieś prawa, że bo zaobserwowałem, że to leży teraz tutaj na stole, to znaczy, że wszystkie smartfony leżą na stole. Nie? Czyli czy Pana zdaniem na przykład w dzisiejszych czasach fotografowie też nie robią podobnego błędu, że starają się powiedzmy pracować nad jakimś esejem fotograficznym i zrobią 5-10 zdjęć i na tej podstawie sprzedają nam historyjkę, patrzcie, w Birmie jest tak, albo w Polsce jest tak, i tak dalej, i tak dalej. Że czy te historie, które się ukazują, to nie są często właśnie takie uogólnienia? I czy pan ma z tym może taki problem, jak się mierzy z jakimś tematem, zagadnieniem? Występuje pan przeciwko uogólnieniom, ale charakter pańskiego pytania jest jednocześnie tendencyjny bardzo, jest. Bardzo, może aż nie tak brutalnie. Niech pan nie mówi o sobie źle, no ja za pana Nie, panu powie, tylko podrzucam, powie że pan zaprzeczał. Lepiej, ale nie, pan jest bardzo inteligentnym człowiekiem, co mi bardzo odpowiada i wręcz imponuje. Więc chętnie potraktuję te pytania z powagą. Więc po pierwsze, sugerowałbym, żeby mniej komplikować to nasze życie, czyli mniej gadać, a więcej robić. Narzucają nam pewne formy. W konkursach fotograficznych pańska wypowiedź, może nie eseju fotograficznego, tylko raczej reportażu fotograficznego, którego jedną z cech jest to, że jest osobistym zaświadczeniem o udziale fotografa w tej wypowiedzi, podczas kiedy esej fotograficzny może być złożony ze zdjęć kilku autorów. To jest ta generalna różnica, przynajmniej według mnie. Ale powiedzmy, że narzucają w konkursie liczbę zdjęć, którymi można się wypowiedzieć. No świat jest dość skomplikowany, żeby w 7 czy 8 zdjęciach lub 12 najwyżej móc opowiedzieć o skomplikowanych zagadnieniach. W związku z tym dopuszczamy się skrótów, uogólnień, ale nie dlatego, że fotograf dobrze, komfortowo się z tym czuje, tylko ten styl
ta formuła jest mu po prostu narzucona. Nie można przysłać takie 30 zdjęć, bo odrzucą po prostu tego typu materiał. Stąd na przykład książka fotograficzna jest doskonałym pomysłem, bo tam wypowiedź może być naprawdę głębsza, poważniejsza i zahaczać o wiele wątków. Ale wie pan, taki reportaż fotograficzny nie sądzę, żeby ktokolwiek odbierał jako odzwierciedlenie rzeczywistości, w której naprawdę poruszamy się, ponieważ rzeczywistość, wie pan, funkcjonuje według kompletnie innych zasad. Przecież w reportażu fotograficznym ma pan gigantyczne przeskoki czasu. Jedno zdjęcie było wykonane o poranku, drugie w tym zestawie było wykonane 6 godzin później, a trzecie w ogóle 3 dni później, kiedy wiadomo, że w tej części świata czas ma przebieg ciągły, liniowy. W przeciwieństwie do Hindusa, który powie panu, że czas się, prawda, zapętla, biegnie po krzywiźnie. Ale więc ludzie wiedzą, że patrzą na twór w jakimś sensie sztucznym, nieprawdziwy. Sztuka polega na tym, żeby to przyszło im do głowy stosunkowo późno, żeby raczej spowodować coś takiego, żeby oni się z tym wręcz utożsamili. O Boże, rzeczywiście ten świat wygląda tak, jak to na tych zdjęciach. Chodzi o poruszenie, o wywołanie pewnej emocji, doprowadzenie do refleksji. Do tego fotografia doskonale się nadaje. Czyli żeby w ogóle poruszyć emocje, fotografia nie może być dosłowna. Ona... Widzi pan, większość ludzi uważa, że do perfekcji dochodzi się poprzez wpychanie najróżniejszych elementów w fotografii, podczas kiedy jest moim zdaniem dokładnie odwrotnie. Trzeba usuwać ze zdjęcia elementy tak długo, aż dochodzi pan do sytuacji, w której nie można już nic więcej usunąć, żeby ten obraz poprawić. I wtedy ten przekaz jest absolutnie, wie pan, natychmiastowo czytelny, przejrzysty, tak jak pan wymawia zdania, przecież chodzi panu o to, żeby się skomunikować ze słuchaczem, więc dopiera pan słów i porządkuje je pan. Panujemy nad językiem, bo to jest kilka tysięcy lat, doświadczenie. Z obrazem mamy ciągle kłopot, ponieważ zajmujemy się nim od 180 kilku zaledwie. I jeśli ktoś uważa, że coś wie na ten temat, no to tylko ujawnia brak samowiedzy. I to tylko tyle. Ta jedyna ciągłość w tej fotografii to zmienność tak naprawdę. Co roku mamy do czynienia z innym sposobem obrazowania świata, bo tak naprawdę fotografia bardziej zaświadcza o naszej osobowości, niż daje świadectwo tego, co jest na obrazie. To przestaje nas interesować właściwie, bo ta funkcja fotografii zmarła z przegrzania po prostu już wiele lat temu. Odczarowała świat fotografia. Więc dzisiaj dostarczanie tych dowodów na to, jak rzecz wygląda, noga słonia, jego trąba, nikogo już nie podnieci. Musi pan przynieść zdjęcie, na którym noga słonia przestaje być nogą, tylko staje się jakimś innym tworem. Co skądinąd wydaje się być dość niebezpiecznym zabiegiem, bo my tutaj zaczynamy mówić o metaforze. W dzisiejszych czasach wśród młodego pokolenia metafora jest nieomalże traktowana jak religia. Będą mówili młodzi ludzie, o, jakie te pańskie zdjęcia są wspaniałe, takie metaforyczne. Otóż zwróciłbym uwagę... Czy idzie coś jeszcze za tym? Czy samo wyrażenie dla wyrażenia? Nie, wydaje mi się, że idzie coś za tym i to idzie coś... bym powiedział niebezpiecznego, ponieważ jak się głębiej zacząłem zastanawiać się nad tą metaforą, to odkryłem błyskawicznie, że ona potrafi niesamowicie łatwo zatrzeć różnicę między dobrem a złem, między mądrością a bezbrzeżną głupotą, między łobuzem, wie pan, a człowiekiem szlachetnym. Jeśli takiego łobuza sfotografuje pan w sposób metaforyczny, to on przestaje nim być.
miesza go pan z osobą dobrą i szlachetną. Czyli w pewien sposób ten cały Parmenides, którego tam krytykowano, to miał jednak trochę rację, że poznanie takie zmysłowe to jest, jak on nazywał, droga głupców. Że stwierdził, że tylko rozum dostarcza wiedzy. I właśnie, no, ja lubię rozum, ale wie pan, dopuszczam rzeczy nadprzyrodzone, jak... To też da się racjonalnie udowodnić swoją drogą. Może, ale po co? Po co odbierać sobie tę niewyobrażalną przyjemność, kiedy podchodzi do pana... O Paschalu kiedyś opowiadał. No tak, o Paschalu. No właśnie, warto przerobić ten zakład, który on zaproponował, ale jeszcze ale raz... to jest taki pierwszy krok właściwie, jakby ktoś chciał pójść dalej. Mhm. Jestem cały za poszerzaniem wiedzy, obsesyjnie do niej podchodzę, czytam po prostu nieustannie. Jestem tym procesem zachwycony, ale jestem również zachwycony momentem, w którym, wie pan, moja żona podchodzi do mnie i odwrotną stroną dłoni dotyka mojego policzka. I ja wtedy ani Platona, ani Sokratesa... Schodzi pan wtedy na drogę głupców zmysłowego poznania. Ani Jezusa, ani nikogo podobnego, ani Napoleona, w ogóle do niczego nie potrzebuję. Wystarczy mi ta... A ciekawe, że te trzy postaci pan tak jednym tchem wymienia blisko siebie, gdzie tam jednego mamy Belzebuba, który porywał papieży, więził ich i tak dalej. No, trochę mi to ale się sporo, kłóci ale sporo, z przyzwoitością. No, są podobni do siebie, ponieważ nie poddali się terrorowi opinii publicznej. Rozumiem, w tym kontekście. Dlatego też tak dużo od nich oryginalnych rzeczy dostaliśmy. Nie bali się. Nie tylko oni, no mógłbym wymienić panu, podejrzewam, ze 100 nazwisk jeszcze do tego, co oczywiście w 2000 jakby nowoczesnej historii tego współczesnego świata nie jest niczym, no, imponującym. No niemniej jednak, ale wie pan, no, geniusze zdarzają się bardzo rzadko. Dawniej ich chroniono. Dzisiaj jest tendencja do tego, żeby dawać to samo wszystkim. To jest kolejna rzecz, której jestem przeciwnikiem. Wydaje mi się, że jeśli spotykam kogoś o nadzwyczajnych umiejętnościach, wręcz talencie, już nie mówiąc o geniuszu, to jestem gotów, wie pan, dać mu znacznie więcej, wesprzeć go wielokrotnie mocniej, po to, żeby on się niczym nie zajmował, tylko żeby uruchamiał ten geniusz, bo wiem, że od niego mogę spodziewać się nowej teorii strunowej czy nowej teorii chaosu. Szanuję większość ludzi, no poza kilkoma polskimi politykami, których nie szanuję i od razu to mogę panu powiedzieć. Jeśli pan mnie sprowokuje, to zaraz panu wymienię ich nazwiska. Jest ale... mi to wiadome. A, jest panu, no więc właśnie. To jest oczywista oczywistość. Ale wiem, do czego pan zmierza, że to jest właśnie jak w tej przypowieści o siewcy, że jest ten takie ziarno, które padło na dobry grunt i wyrosło, dało plon ten niespotykany przy okazji tego talentu. To jest coś fenomenalnego. Myślę, że po prostu Stwórca był obecny osobiście przy narodzinach takich gości, którzy się pojawiają nie wiadomo skąd, i raptem przychodzą i oferują panu po prostu no, nadzwyczajne rzeczy. Z reguły to są ludzie, którzy pewnych rzeczy w ogóle nie wiedzą. Bo wiadomo, że pewnych rzeczy zrobić nie można. Po czym przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i to robi po prostu. No, i na tym polega. No, uważam za geniusza Zbyszka Herberta, polskiego poetę, który przez jakiś zły zbieg okoliczności do tej pory nie dostał Nagrody Nobla Literackiej, a jemu się to... Nie, nic dziwnego. Po prostu... Ale może nie idźmy tą drogą, bo tu by zaraz znowu jakieś kontrowersyjne tezy padły z moich ust. Natomiast chciałbym pana zapytać o pański stosunek do matematyki, bo wiemy, że to nie jest taka wiedza wlana, ewentualnie... No to królowa jest, no, po prostu. Tak, ale aniołowie mają wiedzę wlaną, taką dostali ten cały pakiet, znają matematykę. Na wyższym poziomie wiadomo, że nie jest tak, że ludzki umysł jest ograniczony. Więc my jakby, żeby stworzyć matematykę, to trzeba było ją jakby wymyślić, jakby odkryć ją. Natomiast czy tego nie moglibyśmy odnieść trochę też do fotografii, że właściwie ona nie istnieje, te obrazy, które... O, nawet tutaj pan przyniósł
bardziej. No tak. Te zdjęcia, one nie istniały w pańskim nawet umyśle. Pan je odkrył. Czyli no, wie pan, większość ludzi nie zobaczy niczego do momentu, tak długo, jakim tego nie sfotografujemy po prostu. Więc... To jak z tym odkrywaniem jest tych zdjęć, które pan tu ma? No to o matematyce czy o odkrywaniu rzeczy mówimy? No jak pan chce. Skończmy z tą... Najpierw dobra, rozprawmy się. Z tą matematyką tak, skończmy. Zamieszałem. Jest ona cudem, jednym z tych dla mnie przynajmniej super istotnych i odkrywam ją nie tylko, wie pan, w rebusach czy w równaniach. Słucham muzyki, która wydaje mi się być po prostu matematyką w czystej formie. Co mnie napawa smutkiem, bo widzę, że już większość kombinacji, jakie były do użycia, zostało zużytych i w tej chwili barbarzyńskie po prostu dźwięki są generowane. Ale być może jest ktoś, kto... Ale kontrowersyjne tezy. No wie pan, to niech pan włączy sobie każde radio komercyjne. Przecież to jest ściek, prawda? Obrażający umysł człowieka. Więc czekam na kogoś, kto przyjdzie i kto nie wie w ogóle o tym i zaoferuje nam zupełnie innego rodzaju muzykę, którą takie, wie pan, sformatowane umysły jak mój nie są w stanie po prostu wymyśleć. Niech pan pomyśli na przykład o takich szachach. To jest też są wyliczone już. To, no właśnie. Dosyć mocno. Ale z drugiej strony, ja mam wnuczkę prawie już 8 lat, którą zakaziłem tą chorobą. Na początku się tego bała, a teraz boję się otwarcia, ja. Tak? Ponieważ wszystkie pan przedstawił, jakie są? No, ona w 15 minut po prostu powala mnie. Ostatnio brała udział w takim turnieju, gdzie po pierwsze dostała pierwszy stół, co było dowodem na jej wyniki, że jest bardzo dobra, a ma 8 lat. I proszę sobie wyobrazić, że posadzono przed nią 34-letniego mężczyznę. Pierwszą partię przegrała, drugą wygrała, a trzecią przegrała po 44 ruchach, po 2 godzinach. Z mężczyzną 34-letnim. Więc, a to jest, wie pan, no, matematyka. No, ja z nią rozmawiam, tłumaczę, mówię i tak dalej. I ten nasz świat staje się piękniejszy, bogatszy, choć ciągle tajemniczy. A teraz z widzeniem. Z widzeniem jest tak. Różnica między patrzeniem a widzeniem. Patrzą wszyscy, widzą niektórzy. Chodzi o to, żeby skupić się na sytuacjach, tak przynajmniej ja to rozumiem, na sytuacjach, w których dostrzega pan rzeczy, które potrafi pan nazwać, rozumie pan je, co też znaczenie jest generowane przez pański umysł. Czyli skupić się na rzeczach, które potrafi pan nazwać, ale znaczenie których w tym kadrze, w którym pan zamyka tę rzeczywistość, nie jest wcale takie oczywiste. To dla mnie jest najbardziej... To rodzi pewnego rodzaju komplikacje. No podniecające, bym tak powiedział, prowokujące. Ale ten pierwszy etap, o którym pan mówił, tej identyfikacji tego, co widzimy, to wynika z pokory w stosunku do innej myśli, że fotografia zaczyna się w momencie, w którym pan rozpoznaje piękno. Że najpierw pan musi dostrzec coś pięknego, i w tym momencie powołuje pan niejako tą rzecz do życia. Jest taki fotograf Józef Kołdelka, który powołał do życia kamienie. Jakbym panu zaproponował, niech pan mi zrobi książkę o kamieniach, no to przecież podejrzewam, że ciężko by się pan na mnie obraził albo nawet sięgnął po coś cięższego, prawda? Podczas kiedy on sfotografował kamienie w taki sposób, że taki kamień zaczął reprezentować na jego fotografii wszystkie kamienie świata. I raptem pan nie może się napatrzeć na takie głupie... Ale to nie mówimy o tych falochronach jego? No mówimy. Tak? To? Chaos. Tak. Ta książka. Niech pan zobaczy takie na tę fotografię. Więc to staje się raptem
jakby całym światem. Taki kamień zaczyna reprezentować wszystkie kamienie na tym świecie. Jest czymś, co on powołał do życia. Będzie pan przechodził, 99% populacji przejdzie obok tego kamienia i w ogóle nie dostrzeże istnienia tego kamienia. Tak, ale on to jako pierwszy odkrył, w tym sensie, że zobaczył. Sam sobie przetłumaczył. Ale jeszcze tylko taką małą jedną rzecz powiem, bo to, co pan powiedział o tym takim skanowaniu tego, co ja widzę, to Meirowicz tak powiedział, że to jest jego taka strategia, że on idzie i niby jest tak, że no widzimy tutaj jakieś kamery i tak dalej, tylko że on sobie to mówi na głos, tak w środku gdzieś i to mu pomaga w tym momencie odpalić tę taką potrzebę tego aktu woli, o którym wspomnieliśmy wcześniej, nie? Że to musi, coś musi nas przekonać w końcu, żeby jednak zrobić zdjęcie. Zapewne tak jest, ale jeszcze raz wrócę do tego, że nie wszystko musimy tak rozumowo, wie pan, rozdrobnić na te czynniki pierwsze, bo niebezpieczeństwo jest w tym, że straci to w ogóle, wie pan, urok. Przestanie mieć tę mnie tajemnica i to, że ja pewnych rzeczy nie potrafię pojąć, trzyma przy duchu. Gdybym potrafił zrozumieć fotografię i znaleźć formułę, to natychmiast bym z tego zrezygnował. W ogóle formuła jest propozycją dla osób, które nie potrafią samodzielnie myśleć w ogóle. Nigdy mnie żadne formuły nie interesowały. I trzymam się jakby, wie pan, tego do tej pory. Dopuszczam myśl, że istnieją, jako, wie pan, niedoszły fizyk. Oczekuję dowodów. Zrobił pan dyplomu? Nie. Nie, o co innego chodzi, tak? Nie, poszedłem na Akademię Sztuk Pięknych i doktorat zrobiłem, wie pan, ze sztuki. W tym kontekście nie ze sztuki, no, o której wiadomo, że jest sztuczna. Mhm. Ale proszę dokończyć tamtą myśl. Siusianie, rodzenie dzieci, jedzenie, to są rzeczy prawdziwe, do czego fotografia idealnie się nadaje, żeby to wie pan. Więc ja się bardzo często łapię na tym, że domagam się dowodu empirycznego, ale jestem absolutnie uspokojony, kiedy mam do czynienia z rzeczami niepojętymi po prostu, metafizyką jakąś i niemalże, wie pan, niebiańskimi. No po prostu wiem, że nikt tego nie zaakceptuje, bo żaden fizyk nie uwierzy w istnienie, wie pan, czegoś takiego jak intuicja, bo nie da się tego zmierzyć. Tak długo jak pan czegoś nie pomierzy, to tego nie ma. Niemniej jednak ja z tego korzystam po prostu. Więc to jest w powietrzu, odczuwam obecność czegoś takiego, jak siły woli na przykład, wie pan, że można się skupić na tyle, że pewne rzeczy zaczną się wydarzać zgodnie z tym, co mało tego. Ale one może się... to dlatego, że pan się przygotował na to, w tym znaczeniu, że to znowu już jest nie, ten wysiłek intelektualny, że tak jak na przykład pisarze mówią, bo pan mówił też o ograniczaniu materiału nie. I tak dalej. I mówi się, że na przykład, żeby napisać jedną stronę tekstu, to trzeba 100 przeczytać na ten sam temat i tak dalej. Czyli może to jest ta kwestia tej gotowości. Myślałem, że pan mówi o tym, co się nazywa, wie pan, preconception, że pan wychodzi w świat i szuka ilustracji tego, co pan wcześniej wymyślił, co jest nie tylko karkołomne, ale absolutnie dewastujące i nigdy nie doprowadzi do żadnej fotografii. Nie znajdzie pan tego, co wygenerował pana mózg. Mało tego, odizolował się pan jednocześnie od tego, co się dzieje przed panem. Nie widzi pan tych rzeczy, ponieważ czeka na to, co pan sobie wymyślił. Ja tego w ogóle nie stosuję. Ja wychodzę kompletnie otwarty. Bez oczekiwań, ale wychodzę, staram się wychodzić z dobrą energią, bo wiem, wie pan, pamiętam z fizyki kilka praw powszechnych. Jedno z nich mówi, że z każdej rzeczy możesz wyjąć tylko tyle, ile do niej wcześniej włożyłeś. Więc jeśli ja wychodzę z tą dobrą karmą, to jest nadzieja, że ja dostanę z powrotem to samo. Jeśli wychodzę źle nastawiony i mówię, to jest beznadziejne, pada deszcz i po prostu jest do niczego, to raczej nie powinienem się spodziewać, że przywiozę z tego picture of the year.
Okej, okay, o co chciał pan zapytać? O nie, tytuł? No to właśnie, bo imponuje mi pan tymi wszystkimi właśnie anglicyzmami i tak dalej też, że pan jest taki właśnie młodzieżowy. No to niech pan i też tytuł coś, jest taki, który coś, muszę sobie coś przetłumaczyć. Przetłumaczyć. The world is where you stop, czyli no. Ten świat się tam pojawi, gdzie się zatrzymamy. I co pan się tak nie pojawi, parę razy zatrzymał? Świat jest tam, gdzie się zatrzymałeś, tak? Co jest delikatną sugestią tego, że piękno może pan odkryć w dowolnym miejscu. No bo to za piękne rzeczy tu nie są wszystkie. Raczej powiedziałbym, że no to musi pan niekonwencjonalne. Musi pan mówić tylko w swoim imieniu, przypominam, bo według mnie są tutaj piękne, tylko trzeba pewnej wrażliwości, humanizmu i człowieczeństwa, żeby to dostrzec. Czyli piękno duchowe bardziej. No więc właśnie. No tak, bo to są te kategorie piękne. Nie wiem, czy mamy czas, żeby wchodzić po pierwsze, musielibyśmy ustalić definicję piękna. Dlaczego nie? No to jest ustalone. Raczej jest to piękno materialne i to duchowe, no, no które nie wiem. Niekoniecznie idzie ręka w rękę z tym materialnym. Ja się wypowiedziałem ja czytałem Umberto z punktu Eco widzenia i po 200-stronicowej lekturze na temat piękna. Ale to szkodliwy autor, ja nie polecam. Odwrotnie. Ale pan już przeczytał. No oczywiście przeczytałem. A to za późno. I to nie... Proszę pana, to niebywała postać. Człowiek, który zgromadził bibliotekę sięgającą 30 tysięcy wolumenów i ciągle uważał, że najcenniejsze są te, których nie przeczytał. Ale wróćmy nie do Umberto Eco. Tak, jeszcze zareklamujmy Eco, właśnie album. Mądrze mówi o pięknie, sugerując, że wcale nie jest to takie proste. Do tego. To jest to książka, proszę, którą pomyślałem, że może powinienem stworzyć, kiedy osiągnąłem okrągłą liczbę lat. Nie jest to, broń Boże, podsumowanie. Jest to raczej zakończenie pewnego okresu. Rzeczywiście jest mroczna, ale cóż innego przyszłoby, na co innego mógłbym sobie pozwolić, poza przyjmowaniem do wiadomości rzeczy, które mnie przygnębiają, jak nie pokazanie tego w postaci obrazu. Zrobienie książki z obrazami, na które się miło tylko i wyłącznie patrzy, czyli rodzaju coffee table book, w dobrym tego słowa znaczeniu, wie pan, no wydaje mi się być wręcz niemoralne, mając taki stosunek do tego nowoczesnego świata i do dewastacji, wie pan, planety, którą ja obserwuję. Więc te zdjęcia ujawniają głównie bezbrzeżną ludzką, wie pan, głupotę, arogancję, szukanie czegoś, co potocznie nazywa się szczęściem, w zupełnie wymyślony, niemądry sposób, podczas kiedy ten sam stan może osiągnąć pan całkowicie prostymi, cudownymi metodami sprawdzonymi przez czas. Takimi jak miłość na przykład, którą polecam, ponieważ jak jest pan zakochany, to po prostu wszystko jest... A nie, oczekiwałem, że to będzie taki cytat co? W rodzaju tego, jak zapytano świętego Piotra w Quo Vadis. Tam było, co dali światu chrześcijanie. Tam było, że Grecy filozofię, Rzymianie prawo, a chrześcijanie przynieśli miłość. No nie wiem, czy... No tak to Sienkiewicz ładnie ujął. No wiem, właśnie, czy taki dialog był. Nie wiem, czy bym się z tym zgodził, bo przy okazji wymordowano, wie pan, setki milionów ludzi po prostu, próbując ich na tę wiarę. Musimy rozdzielić, bo my mylimy tu pojęcia, religia i wiara, okej? Okay? Ja nie uważam, że jest ważne, czy pan, wie pan, wierzy w Boga, czy nie. Nie to jest chyba najważniejsze, ile doświadczenie religijne, przynajmniej dla mnie, okej? Okay? Więc najpierw musielibyśmy ustalić, czym jest piękno, może później wiara czy religia. Może już w następnym spotkaniu. Może w następnym bo obawiam spotkaniu. Obawiam się, że tutaj już pańskie też obowiązki na targach wzywają, bo wiem, no, że pan podpisuje. Dzisiaj jeszcze no można tak z nadzieją, że podpis? Tak, może pan dostać podpis z nadzieją, że znajdą się osoby odważne na tyle, żeby zainwestować w taką czarną cegłę.
Ale wiele osób... Ale nie jest to czarna dziura, z której się nie wychodzi. Nie sposób wydostać. Nie, to jest zrobione po to, żeby przeżyć odrobinę refleksji. Może skorygować się. Wie pan, co to jest hormeza, takie pojęcie? Otóż hormeza to jest umiejętność wyciągania korzyści z poniesionych strat, mówiąc tak najbardziej prosto. Rozumieją to ludzie, którzy leczą się homeopatią, która polega na łykaniu trucizny. Tylko gdyby pan ją łyknął w stężeniu normalnym, to od razu przynosi się pan na łono Abrahama, a rozcieńczone ileś tam tysięcy razy działa jak stresor. I organizm buntuje się i walczy i przy okazji wyzwala pana z jednej czy drugiej choroby. Nie jest to teoria, którą polubi lekarz. Raczej wyśmieje pana, jeśli pan mu powtórzy, co pan ode mnie usłyszał, ale na tym polega fenomen tej całej homeopatii. Stresor dla pana organizmu. Więc ja pomyślałem sobie, że jeśli w ogóle chciałbym coś od czytelnika tej mojej książki, to chwili refleksji, zadumy i może wywołania poczucia pewnego wstydu, że być może, że ja również mam swój udział, że świat wygląda dokładnie tak, jak po części ja to tutaj pokazuję, bo ja nie mam tych, wie pan, tęsknot do mówienia w imieniu całego świata, całej planety. Ja pokazuję jej mały fragment. Wybrałem precyzyjne zdjęcia i bardzo pracowałem nad ich ułożeniem, stosując... To niełatwe zadanie. Ile tutaj jest fotografii? 150 fotografii. 150. Ale jeśli ma pan wykształcenie, to dostrzeże pan tam związków z Pismem Świętym, ale również z mitologią grecką, z teatrem greckim. Różne związki, które łączą te zdjęcia według pewnej koncepcji zaproponowanej przed wojną przez Strzemińskiego, takiego malarza polskiego, który użył sformułowania powidoki, że pan patrzy na zdjęcie i w mózgu pan rozszyfrowuje je, nadaje pan znaczenia rzeczom, które się znajdują w tym obrazie i to, co pan wymyślił sobie na podstawie tego, na co pan patrzy, nakłada pan na kolejne zdjęcie i na kolejne zdjęcie. Coś jak w rodzaju zdjęcia roku, WordPress Photo, chyba w tym roku wszyscy od razu, że to Pieta, tak? Że coś takiego? No nie, ja mówię tutaj o związkach wynikających z kolejności oglądania zdjęć. Podczas fotografowania to się dzieje? Nie, podczas oglądania. Aha. Czyli mówimy teraz o zdjęciu... Nie jest przypadkiem, że znajduje się to. Mhm. Okej? Okay? Okay. To nie jest eklektyczny zestaw 150 fotografii. Ale jaki jest powód, że to akurat po tym? No, muszę pana zostawić sam z tym problemem. Tak? Jest pan tak okrutny dla mnie? Wygląda pan na człowieka, który... No przecież inaczej się umawialiśmy. Proszę pana, może pan pomyśleć chwilę o tym? A później się zastanowić. Zastanowię się, czy się nie obrażę. Nad tym. Rozumiem. Dobrze. Czyli zadanie domowe. Wygląda pan zadanie domowe. Na człowieka, który posiada poglądy i to w dodatku samodzielne. Mhm. Niech pan się z tym zmierzy intelektualnie. Dobrze. A ja panu powiem, jak był pan blisko prawdy. Okej. Okay. Okay? Dziękuję. No to ja panu dziękuję. Dobrze, to w tym momencie chyba kończymy naszą rozmowę i... Zapraszamy na kolejne. Nie była ona przyjemna, jak słuchaliście tak, bardzo państwo. Bardzo złośliwy byłem dzisiaj do pana. Jak zwykle, no tym pan mnie w ogóle nie zaskoczył. Aha, czyli standard. Nie była ona też dla mnie przyjemna, bo nie sądzę, żebym zaoferował tutaj po dwóch godzinach porannej rozmowy rzeczy, które przynajmniej w moim poczuciu spowodowałyby, że mógłbym urosnąć we własnych oczach. Także raczej zaoferowałem tutaj banał. Za co bardzo przepraszam. Ale obiecywałem, że być może się pokłócimy i tak prawie nam wyszło. Tak no właśnie, liczyłem na to, że pan mnie sprowokuje do jakichś wynurzeń... Osobistych? Osobistych, takich fotograficznych? Tak. Nie, ale no. Ja pana lubię, bo imponuje mi pan właśnie swoim umysłem, ale też jest pan do tego mężczyzną bardzo przystojnym.
No, o tym nie wiem. Aha. To już ja dodam. Z nadzieją na moją zgodę. Może jeszcze jeden wątek. Powiedział pan to za cicho. Nie wiem, czy państwo słyszeli. Mówił o sobie, że jest przyzwoity. No nie wiem. No dobra, dalej. No tak, ale no dobrze. No to wie pan co, jeżeli byśmy mieli wyrabiać sobie opinię o fotografię, tak, patrząc na te zdjęcia, to ja bym się martwił. Co tam z panem jest? To już czy oddzielamy dzieło od twórcy? To już uważam to za duży sukces. Okay. Najgorzej, gdyby pan był obojętny, znudzony i uznał, że nie doświadczył pan niczego. No, na tym polegała moja praca. Odrobina refleksji. Jednym się to podoba, drudzy dotykają tego z oburzeniem. Większość wraca do tego z butelką niebiańskiego jakiegoś płynu typu single malt i próbują... Nie donieśli. Jestem naprawdę dotknięty odrobinę. Przepraszam. Ale z drugiej strony jestem autem, tutaj przyjechałem, więc i tak nie mógłbym się poświęcić z należytą uwagą. W każdym razie najgorsze byłoby, gdyby to ktoś uznał za lepką, ciągnącą się, wie pan, nudę. Tego chciałem bardzo uniknąć. Ale nie mam ambicji, żeby, wie pan, uznano to za rzecz wyjątkową. Chociaż forma tej książki, właściwie trudno ją porównać do czegokolwiek, co w Polsce wcześniej zostało wydane. Jest na niezwykle pięknym papierze. Tak, rzeczywiście, to trzeba przyznać. Nadaje pewnej spójności. Forma z treścią, moim zdaniem, połączona została doskonale. Nie wiem, ile to tuszu wypiło. No tu jest 6 czarnych farb użytych, żeby to tak pięknie wyglądało, jak wygląda. Tak, robi to fantastyczne wrażenie, ale jeżeli pan jest gotowy i zażył może jakieś takie uspokajacze, teraz podczas tej naszej rozmowy, to myślę, że tutaj ciśnienie pójdzie może wysoko, tak przynajmniej ja przewiduję, bo rozmawialiśmy kiedyś o jednym fotografie, który przegaduje swoje albumy. Czy pokusa pokazania aż tylu zdjęć nie była takim niebezpieczeństwem? Nie bał się pan tego, że będzie przegadany? No, co to znaczy aż tylu? No 150 to bardzo dużo. To nie jest aż tyle. To bardzo dużo. Ile pan rocznie robi dobrych zdjęć? No, ale rozmawia pan z mężczyzną, który może nie jest jeszcze senilny, ale który jest już mężczyzną w nieokreślonym wieku, proszę pana. Niech pan będzie milszy i nie rozmawiajmy o moim wieku i nie prowokuje mnie. Ale to pan zaczyna. Ale jakiś wiek, 21 wiek. Fotografuję, więc ja tych zdjęć zrobiłem kilka milionów. Aha, czyli 3 zdjęcia rocznie to 150. To już jest. W sumie jest. No jeśli zdjęcia, to nie chodzi o robienie zdjęć, tylko o robienie fotografii. Ja często wyjeżdżam, jestem 3 dni i przywożę pół fotografii zaledwie. Więc tu jest 150, no ale w książkach Salgado ma pan 1050 zdjęć. No. Ujawnił pan. No dlaczego nie? Ja się z nim koleguję i nie wypada źle mówić o osobach nieobecnych i w ogóle nie wypada źle mówić publicznie o kimkolwiek, ale chyba większość z nas, tych, którzy się fotografią interesują, odczuwa, że te albumy są delikatnie przegadane. Gdyby im usunąć 30 do 40% tego, co on pokazał, one by były mocniejsze, a jest to geniusz po prostu. Jest to nadzwyczajnie utalentowany człowiek i człowiek dobry. Wrażliwy też. Zasadził kilka milionów drzew, za co jestem mu niezwykle wdzięczny. Pszczoły myślę, że też. Pszczoły i inne gatunki. A właśnie, a propos Salgado, on kiedyś w takim jednym wywiadzie powiedział, że fotografa często się nazywa psychologiem i tak dalej, jakieś takie epitety daje, a on mówi, że to jest prosta rzecz, że fotograf to jest fotograf i nie ma co filozofować w ogóle na ten temat, że to jest zupełnie coś innego. To prawda, to jest chyba oddzielny gatunek, ale wie pan, fotografia to socjologia, więc dobrze jest pojąć pewne socjologiczne prawdy, do których najlepsi z nas doszli, wie pan, wieki temu. I generalnie trzymać się zasad po prostu. Wykorzystywać. W moim rozumieniu w życiu trzeba mieć zasady, bronić ich i się ich trzymać.
To może jeszcze właściwie, bo już kończymy i kończymy, ale jeszcze jedna taka myśl naszła mnie, że być może są takie osoby, które oglądają i myślą sobie, o, chciałbym być tak jak pan Tomaszewski, mieć tę świadomość, że to jest, dajmy na to jest ten kadr, ja patrzę przez wizjer i chciałbym tak umieć skomponować, ale czy to jest w ogóle sens? Bo to przecież by całą radość tworzenia zabiło, gdyby panu skopiować mózg i powiedzmy przeszczepić komuś i ktoś by robił takie same zdjęcia. No to spory błąd, bo fotografii trzeba się uczyć, konfrontując się z tymi najlepszymi rzeczami, które historycznie dano już nam, czyli oglądać książki z najlepszymi fotografiami, najlepszych fotografów, żeby się nie infekować byle czym, ale rozszyfrować tę tajemnicę, co dla mnie jest lub potrafi być fotografią i zanegować to po prostu. Ponieważ jeśli będzie pan powielał coś, co zostało przez kogoś innego doskonale zrobione, to nie dość tego, że się pan skompromituje, ale dojdzie pan do tego miejsca, w którym on już był rok, czy 10, czy 20 lat przed panem. Trzeba wyjść z tego potoku, w którym płyną ludzie w jednym kierunku i dopływają do tego samego miejsca. No, Herbert namawia nas na to, żeby płynąć do źródła. Do źródła płynie się zawsze pod prąd. No, z prądem płyną śmieci. Chodzi o to, żeby wyjść z tego potoku, pomachać, podziękować za to doświadczenie i założyć swój oddzielny ślad. Wtedy ma pan szansę, żeby zaoferować coś oryginalnego, ponieważ pan nie jest podobny do nikogo na świecie. Nie może być pan podobny, bo tym, kim pan jest, decyduje przede wszystkim w największym procencie pańskie doświadczenie, a nikt nie ma dostępu do pańskiego doświadczenia, pańska wiedza lub jej brak, pańska wiara lub jej brak i posiadane wartości, które pan broni lub też nie zwraca pan na niej uwagi. Jest pan nędznikiem, okej? I to wszystko decyduje o tym, kim pan jest. Nie ma drugiego takiego jak pan. Próbowano nam wmawiać, że wszyscy jesteśmy podobni, mało tego, że zasługujemy na to samo. No taki to, kołchoz. Wie pan, no to po kołchoz prostu fotograficzny. Burzy we mnie, wie pan, się krew. No, człowiek, który jest zaangażowany, wie pan, stara się, jest gotowy wypluć po prostu z siebie wszystko po to, żeby dojść dalej niż na cmentarz, mówiąc najbrutalniej. Czyli stara się, żeby z tego ognia, ogniska, pożaru, w którym przecież wszyscy żyjemy, zostawić coś więcej niż ten cholerny pogrzebacz. Moim zdaniem zasługuje na znacznie więcej niż gość, który ogląda mecz piłki nożnej z sześciopakiem piwa na brzuchu. Leży na kanapie przed telewizorem. Też pytanie, kto ma lepiej. Ale to już zostawmy telewidzom odpowiedź na to pytanie. Ale ciekawą jeszcze rzecz pan właśnie tutaj zawarł, żeby nie negować tego, co już było, bo przecież my nie spadliśmy z księżyca, tylko działamy w obrębie sztuki młodej, ale jednak już jakby też umocowanej mocno i w malarstwie, i powiedzmy w rzeźbie, po prostu bazującej na języku wizualnym. Naturalnie, no, bez skonfrontowania się z tym, co najlepsi wśród nas zaoferowali nam do tej pory, no to narażony jest pan na powtórkę z historii. No po prostu złapie się pan na tym, że pan, no właśnie, no, nikt się nie uczy na błędach historycznych, dlatego ciągle je popełniamy. Gdyby ludzie wyciągali wnioski z popełnionych błędów, no to po prostu, no to są rzeczy, wie pan, no zupełnie oczywiste. Wmówili nam zbyt dużo kompletnie pustych teorii. No, namawiają nas na tym, żeby się skupić na działaniu. No, to też jest rzecz, przed którą się buntuje. Ale i fotografia ma w tym swój udział, taki propagandowy. No oczywiście, fotografia tak dużo zrobiła, wie pan, do poruszenia sumień, co do ich uśpienia, do poruszenia naszej inteligencji, co do wprowadzenia jej w letarg taki, wie pani, zaakceptowania, poddania się temu terrorowi. Jest bardzo mało ludzi na tyle odważnych, żeby powiedzieli, okej, fajnie, ale
ja robię swoje. Ale pański kolega Nachtwej, przecież sfotografował, pamiętam, była taka historia tego pana bez nóg, jakieś tam rodzinę swoją wychowywał, no to natychmiast ludzie chcieli pomagać. Czy jest jakby też mało pozytywny ten aspekt? Mało tego, zebrano tyle pieniędzy, że kupił sobie mieszkanie w Manili na Filipinach, tenże człowiek. Tenże człowiek. Więc no, fotografia czyli jednak coś tam pozytywnego da się zrobić z tymi absolutnie, dzieciami. Absolutnie, tak. Ale dobrze wiedzieć, wie pan, co do tej pory historia nam najlepszego zaoferowała. Po prostu to jest rodzaj, no, z jednej strony pokory, a z drugiej strony czystej korzyści. To jest czysta dla nas korzyść. Nie wiem, czym jest mądrość. Nie zaglądałem do Encyklopedii Brytaniki. Ale wydaje mi się, że mądrość może polegać na tym, że pan nie działa przeciwko sobie. No więc nie czytanie książek i nie oglądanie książek z obrazami wydaje mi się być czystą głupotą. Ci, którzy tego taki nie robią. Taki trochę fotograficzny sabotaż. Absolutnie. Po prostu pan musi wiedzieć, czego pan będzie w życiu bronił, a czego bronić pan nie zamierza. Co według pana jest wartościowe, a co wartościowym nigdy nie było, tylko dzięki różnym zbiegom okoliczności udało się tej nędznej rzeczy czy nędznemu człowiekowi osiągnąć jakiś tam poziom. Takich wśród nas jest bardzo wielu, którzy stworzyli pozory, na które wielu udało się nabrać, ale najlepszym jakby lekarstwem tej kwestii jest czas. Ja raczej staram się nie czytać książek, które ludzie nie czytają przez ostatnie 15 czy 20 lat. Po prostu, wie pan, raczej szukam takich, które, ja już nie mówię, że są czytane od 2000 lat, ale przynajmniej od 50 lat są czytane. Wtedy wiem, że czas ujawnił jakieś ukryte wartości, które nie były tak łatwo do rozszyfrowania, kiedy to dzieło powstawało. Mam wielki strach przed rzeczami, które powstają nagle, nie wiadomo skąd, spod nie wiadomo jakiego pióra. A bardzo szanuję słowo. No, słowo wydaje mi się być czymś najpiękniejszym. Może się zajmować ideą. Fotografia nie potrafi do idei się w ogóle nawet zbliżyć. Ale też widzę tragizm słowa, który nie potrafi za siebie z kolei zaświadczyć w ogóle, podczas kiedy fotografia odwrotnie. Na tym polega jej siła. Oto trąba słonia, oto twarz tego nędznika, oto twarz tego cudownego, prawda, człowieka. Ale tego nędznika i pan spojrzał i na mnie. Spojrzałem na pana. To było wymowne. Z dużą przyjemnością. Myślę, postawmy kropkę, bo ja się boję w tym kierunku. Właśnie zatrzymajmy się i może tam świat będzie. Sfotografujemy go. Dziękuję serdecznie. To ja dziękuję. Było to naprawdę miłe. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.